Witamy wszystkich, jesteśmy Fundacją Słoni na balkonie. Ja nazywam się Joanna Paduszyńska i jak zawsze jest ze mną Joanna Sesgust, psycholog i psychoterapeuta dzieci i młodzież. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry wszystkim, witamy Was i dzisiaj spotykamy się, trochę kontynuując nasze poprzednie nagranie, które było skierowane do rodziców, w którym rozmawiałyśmy o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, o wojnie. Dzisiaj chciałybyśmy zwrócić się z taką propozycją do osób, które są blisko dzieci w szkołach. Czyli trochę myślimy tutaj o pedagogach szkolnych, psychologach szkolnych, ale też myślę, że o wychowawcach. A trochę więcej sobie powiemy o tym, jak przygotować się do tej naszej propozycji, i o tym będziemy rozmawiać z Zasią. A powiem o co chodzi. Przygotowaliśmy tutaj z zespołem taki warsztat, który może być pomocny w przeprowadzeniu takiej rozmowy o sytuacji, w której jesteśmy wszyscy dzisiaj, w sytuacji tego konfliktu na Ukrainie i w sytuacji, w której bardzo dużo osób z Ukrainy przyjeżdża do Polski. I to jest taki warsztat przewidziany na dwie godziny lekcyjne dla klasy 4-8. My pod tym filmikiem załączymy tutaj link bezpośrednio do naszej strony internetowej, na której będzie można sobie pobrać ten gotowy scenariusz, gdzie ćwiczenie po ćwiczeniu opisujemy, jak takie spotkanie z uczniami mogłoby wyglądać. Natomiast Asiu, na początku chciałam Ci zadać takie pytanie. Co powinna wziąć pod uwagę osoba, która na taki warsztat się zdecyduje, zdecyduje się go poprowadzić? Jak się trochę przygotować do tego warsztatu, poza tylko sięgnięciem po scenariusz, który mhm. jest takim gotowym materiałem, do którego można zerknąć w każdej chwili? Mhm. No tak, no rzeczywiście my dajemy jakby gotowy scenariusz ze wszystkimi ćwiczeniami, które są w nim zawarte. Natomiast wiemy, że po pierwsze klasy reagują różnie. W tych klasach są różne dzieci. One różnie tą sytuację, która aktualnie panuje, odbierają. W związku z czym musimy liczyć się z tym, że ten warsztat może uruchomić cały szereg emocji, które jest związany po prostu z tą tematyką. I naszych emocji, i emocji dzieci, z którymi będziemy pracować. Wobec tego wydaje mi się, że ważne jest, abyśmy my sami czuli się na siłach, żeby takie zajęcia poprowadzić. To znaczy, musimy być pewni i tak no w miarę stabilni w tej tematyce, żebyśmy byli w stanie przyjąć to, co mówią dzieci, jakoś to zrozumieć, no i też oczywiście dać im informacje zwrotne odnośnie tego, co się na tych zajęciach dzieje. My sugerujemy, żeby to byli pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, ale też każdy nauczyciel, który ma taką potrzebę, wydaje mu się, że byłby na tyle na siłach, aby takie spotkanie z tymi dziećmi przeprowadzić, dlatego że z naszej perspektywy i też z takich odsłuchów, które my mamy aktualnie, wynika, że jednak w niewielkiej ilości szkół, a na pewno w nie wszystkich, nauczyciele z dziećmi na ten temat rozmawiają. Jeśli nauczyciele nie rozmawiają, jeśli rodzice nie rozmawiają, no to rzeczywiście temat jest zamknięty, a jednak, mm -hmm. a jednak gdzieś w tych dzieciach pracuje. Dlatego wydaje nam się ważne, żeby tego typu zajęcia pojawiły się w szkołach i żeby ułatwiający um, nauczycielom, pedagogom, psychologom prowadzenie, krok po kroku dajemy wskazówki, jak takie zajęcia mogą być prowadzone. Tak, ja też tu powiem o takiej sytuacji, która nam się niedawno pojawiła, odezwała się do nas koło psychologów przy uniwersytecie z taką, z taką chęcią tego, co my możemy zrobić, jak możemy pomóc i to też są już, jeżeli... Słucha nas ktoś, kto działa w takim kole naukowym psychologów e, współpracujących ze szkołami i macie relacje w szkołach i macie możliwość przeprowadzenia takich warsztatów w szkołach, to jak najbardziej serdecznie Was do tego zachęcamy. E, no dobrze, Asiu, to przejdźmy do konkretów. Aha. Spróbujmy w tej sytuacji powiedzieć, po co e, dokładnie powstał ten warsztat i, i, i co będziemy e, w nim poruszać. Ja bym chciała może na początek powiedzieć, czego my nie będziemy poruszać. To znaczy, mhm. nie będzie to lekcja historii, ani lekcja WOSu, które są niezmiernie ważne, ale nasz jakby cel jest zupełnie inny. Nie będziemy mówić e, i przekazywać dzieciom wiadomości odnośnie Ukrainy, odnośnie tego, co się tam dzieje, odnośnie historii tego kraju, e, ani też nie będziemy przekazywać żadnych informacji związanych z aktualną polityką. Naszym celem jest. E, Porozmawianie z dziećmi o tym, co one czują i co one myślą w kontekście tego, co się dookoła nich dzieje. Staramy się skupić w tym warsztacie na tym, co oni mogą zrobić, czyli nasi uczniowie, aby poczuć się lepiej w tym. No, trudnym, bardzo dla nas wszystkich czasie, jak oni mogą wpłynąć na swoje samopoczucie i na no, złapanie takiej równowagi psychicznej, mhm. ale też staramy się skupić na tym, co oni mogą zrobić dla innych, w tym dla obcokrajowców, którzy teraz przybywają do naszego kraju. A ci obcokrajowcy przybywają z najróżniejszych stron. To nie jest tylko Ukraina, to może być Rosja, to może być Białoruś, to mogą być państwa ościenne. I naszym celem jest zadbanie o dziecko w tej sytuacji, ale też o inne dzieci, które do nas trafią, do naszych klas, do naszych szkół, w nasze środowiska. Tak, ja też brałam udział w naszym spotkaniu psychologów, na którym zespołowo planowaliśmy ten warsztat, i to, co mi się wydaje, chyba najcenniejsze na ten moment, no to jednak wszyscy jesteśmy w sytuacji zmiany i Pewne dalsze, dalsze kroki tych zmian jesteśmy w stanie już dzisiaj przewidzieć i myślę sobie, że minimalnie na tyle, na ile możemy, warto jest zacząć stopniowo dzieci do tych zmian też przygotowywać. Mhm. Mhm. Więc to jest, jest niezwykle cenne. Tak. Mhm. Dobrze. To Asiu, od czego zaczynamy? No, my, jak zwykle w, takich, w takiej tematyce warsztatowej, zaczynamy od tego, aby w ogóle zapytać dzieci, jak one się czują, co się z nimi dzieje, ale też, żeby zadać takie pytania, co one wiedzą na temat tego, co się dzieje dookoła, jakie myśli one mają. Może mają jakieś znaki zapytania związane z tym, co się dzieje, co przeżywają, jak sobie z tym radzą. Czyli taka w zasadzie. No, Trochę rundka wstępna, ale ona może też się e, znacznie przedłużyć, bo ja sobie wyobrażam, że jeśli e, dzieci mało na ten temat gdzieś rozmawiają w domach, a są takie domy, w których rozmawia się dużo, są też takie domy, w których rozmawia się mało z dziećmi e, o, o, o sprawach według dorosłych dla dorosłych, a też niekoniecznie. W związku z czym ta, ta rundka wstępna może w zasadzie, według mnie, znacznie się przedłużyć i co jest też ważne i co ja chciałam może na początku w ogóle zaznaczyć, że My dajemy taki szkielet tego, co się może dziać na tej lekcji. Tak? My dajemy skrypt, natomiast osoby, które będą go prowadzić, mogą go sobie wykorzystać, zmodyfikować, zainspirować się nim lub przeprowadzić go od początku do końca, tak jak jest to napisane i tak jak to my przewidziałyśmy. To jest bardzo ważne. Ważne jest też to, aby Osoba, która prowadzi ten warsztat była elastyczna, to znaczy reagowała na to, co wnosi klasa, co wnoszą dzieci. Jeżeli mamy takie wrażenie, że ta wstępna pogadanka jest na tyle ważna, to nie przerywajmy jej tylko dlatego, że mamy do przeprowadzenia kolejne ćwiczenia. Pociągnijmy ją na tyle, na ile według nas dzieci potrzebują, by z, nim na ten, z nimi na ten temat porozmawiać. Więc zaczynamy od takich zwykłych pytań odnośnie tego, co one wiedzą, co one myślą, co one czują, jak one rozumieją to, co się dzieje. Jeżeli jakby ta rozmowa gdzieś widzimy, że zmierza ku końcowi, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia czy do kolejnego zadania. My w tym warsztacie staramy się skupić na. Samopoczuciu, czyli na tym, jak my się czujemy i fizycznie, i psychicznie, i dać dzieciom takie poczucie sprawczości, czyli dać dzieciom taką informację, że są obszary, na które one mają wpływ. I to w tym warsztacie chcemy wypracować: pokazać im, że one w całej tej trudnej dla siebie sytuacji mogą mieć, jakby, taką możliwość też zadbania o to, co się z nimi w tym czasie dzieje. I stąd pojawiło się nasze takie kolejne ćwiczenie e, odnośnie ich samopoczucia, czyli co one mogą zrobić, żeby to samopoczucie albo było takie, jakie było, czyli względnie dobre, albo je sobie poprawić, jeśli to samopoczucie w ostatnim czasie gdzieś nam się e, pogorszyło. My tutaj proponujemy e, w tym ćwiczeniu e, no, taką trochę burzę mózgów. Czyli to, aby dzieci powiedziały, co im w ogóle poprawia samopoczucie, co one lubią robić, co sprawia, że one czują się dobrze. E, oczywiście ważne jest, żebyśmy podkreślili, że e, zarówno obszar taki fizyczny, czyli aktywności fizycznej, jak i obszar społeczny, czyli na przykład relacji rówieśniczych czy relacji z rodziną jest ważny, ale także ich psychika, czyli to, co się dzieje gdzieś tam w ich wnętrzu, jest istotne dla ich samopoczucia. To, co jest ważne, ponieważ to ćwiczenie jest tutaj dość dokładnie opisane, ale to, co jest ważne, to to, żebyśmy my zebrali te wszystkie informacje od dzieci i też je trochę podzielili na te obszary, które według nas są istotne. Ważne jest, żeby dzieci dostały od nas taką jasną informację. Co jest istotne, co należy utrzymać, aby ta równowaga no jak najdłużej była u nich obecna. Tak? Czyli ważna jest i aktywność umysłowa, czyli zachęcamy dzieci do tego, żeby kontynuowały naukę w takim rytmie, w jakim zwykle to robiły. Chodziły do szkoły, nie opuszczały lekcji, ale żeby znalazły też czas na relaks, czas na odpoczynek, na kontynuowanie hobby i tych zainteresowań, które miały do tej pory. Zachęcamy je do aktywności fizycznej, która jest niezmiernie ważna dla utrzymania dobrego samopoczucia, ale też mówimy o regularnych posiłkach i o śnie, bo my wiemy, mm. Asiu, z rozmów z naszymi licznymi pacjentami, że sen to jest coś, co. W ostatnim czasie rzeczywiście wśród nastolatków dzieci szwankuje. Dzieci śpią mało, dzieci późno chodzą spać. Przez naukę zdalną się trochę rozregulowały w tym obszarze. I my też zwracamy uwagę na to, że to jest szczególnie ważne, aby teraz o to zadbać. Dobrze, Asiu, to mamy ten obszar, który jest związany z samopoczuciem. Mhm. To rzeczywiście w ćwiczeniu dosyć jasno wskazałyśmy po kolei, co tu można się tutaj w tym ćwiczeniu wydarzyć i chyba przejdziemy do tego drugiego obszaru, który, o którym trochę już mówiłaś, czyli o tym zbudzeniu tej sytuacji, że mimo tego, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji kryzysowej, trudnej. I, I mamy wrażenie, że, że, że świat się gdzieś tam dzieje nie, w niekontrolowany, okrutny sposób, to jednak w tym wszystkim zawsze jest taki fragment, w którym możemy o czymś zadecydować. Dokładnie tak. I w, o ile w poprzednim ćwiczeniu mówiliśmy o tym, co ja mogę zrobić, aby pomóc sobie. To teraz mówimy o tym, co ja mogę zrobić, aby pomóc innym. Czyli to są takie pytania o pomaganie, tak? Po co pomagać? Dlaczego to jest ważne? W jaki sposób ja aktualnie mogę pomóc innym osobom? Bo to też y, warto podkreślić w rozmowie z dzieciakami, że to jest są takie działania dwustronne, prawda? My pomagając, robimy coś dobrego dla innych, ale też samo pomaganie może e, jakby dobrze na nas zadziałać. My czujemy się z tym lepiej, kiedy pomagamy. Więc to jest, taki, to jest takie ćwiczenie dotyczące tego, jak pomagać, co robić, jak my możemy wesprzeć inne osoby, jak my możemy z nimi porozmawiać, co wspiera, a co nie wspiera. Mm -hmm. I to jest to wszystko, co jest warte przegadania i warte zainteresowania się ze strony dzieci. Tak? To jakby... Myślę, że tutaj, nie wiem, myślę, że tutaj też jest przestrzeń mm -hmm. na to, żeby dzieciaki powiedziały o tych swoich doświadczeniach mm -hmm. rodzin, które na pewno są bardzo bogate, bo też widzimy, co się dzieje naokoło, że bardzo dużo ludzi angażuje się w pomoc, i tu też na pewno. Podejrzewam, że pojawiają się takie fragmenty, w których ktoś opowie o tym, że kogoś gości mhm. z Ukrainy, że ktoś opowie o tym, że przekazał jakieś na przykład swoje ubrania, część swoich rzeczy e, dla kogoś, kto tu właśnie przyjechał, albo że rodzice zaangażowani się w przewiezienie kogoś z granicy e, g, dalej. Myślę, że to, to, to jest to miejsce, prawda? Na, na, na opowiedzenie tych historii. Zdecydowanie tak. I jest jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałam zaznaczyć przy. Przy tym obszarze i przy tym jakby ćwiczeniu odnośnie pomagania. Chciałabym i zależy mi na tym, żeby z ust dorosłych padła taka informacja w kierunku dzieci, że każdy pomaga na tyle, na ile może. To znaczy, że e, każdy pomaga na tyle, nie tylko na tyle, na ile jest go stać materialnie, ale też na tyle, na ile jest go stać emocjonalnie. Że nie każda forma pomocy jest odpowiednia dla każdego i każdy może to robić na swój sposób i to jest wszystko ok. To znaczy, ja też obawiam się takich sytuacji, w których gdzieś dzieci będą się licytowały, kto więcej zrobił, kto więcej oddał, kto przekazał większą ilość pieniędzy, kto dał swój dach nad głową, a kto nie. I bardzo bym nie chciała i zachęcam do tego, aby to nie rodziło jakichkolwiek różnic między tymi dziećmi. Pomaganie jest super, jest super o, też o tyle, o ile każdy pomaga, na tyle, na ile może po prostu. No tutaj bardzo się liczy ta gotowość osoby prowadzącej, mhm. prawda? Do tego, żeby jednak tutaj też sobie zadać pytanie przed prowadzeniem tego warsztatu, gdzie zadbać o to, żeby to tważne zdanie, o którym powiedziałaś, padło, być mhm. może nawet mm, na początku tego ćwiczenia. Myślę, że tak. Ja Myśl, albo na początku, ale myślę, że tak. No, też wydaje mi się, że każdy będzie Prawdopodobnie wiedział, gdzie jest ten moment. Natomiast jest to ważne, aby w ogóle, jakby przy tym ćwiczeniu, te informacje do dzieci padły. Bo pomaganie nie może dzielić. Pomaganie musi jednoczyć ludzi. I to jest ważne, tak, żeby dzieci dostały taką informację. Okej. Okay. Kolejne ćwiczenie jest ćwiczeniem już pracującym konkretnie. I dającym taką przestrzeń do tego, żeby dzieciaki popracowały sobie w grupkach. Mhm. Bo rozumiem, że tutaj tak najlepiej by było rozstrzygnąć to ćwiczenie, każda grupka dostaje historię. Są tak, każda grupka dostaje historię. Ja też bym chciała zaznaczyć, że w zależności od tego, jak pracuje klasa, to mogą być większe, mniejsze grupy, to mogą być pary. Możemy też wspólnie przedyskutować, nie dzieląc, jeżeli to są małe, e, małe klasy na, na mniejsze grupy. To jest w zależności od tego, jak nauczyciel e, ocenia możliwości e, dzieci w tym zakresie. E, I to jakby powracam do tego, że nie musimy się ściśle trzymać tego scenariusza. Możemy, ale nie musimy. Tak? Więc chodzi o to, żeby dzieci przeczytały te historyki, które my gdzieś tam. Wymyśliłyśmy, napisałyśmy. To są takie historyjki, które mają przedstawić perspektywę dzieci z różnych stron, z różnymi trudnościami, w różnych sytuacjach życiowych. To są historyjki, które mają wzbudzić empatię wśród naszych polskich dzieci odnośnie tego, co się dzieje z ich rówieśnikami. I to są takie historyjki, które pokazują, że te dzieci, które przyjeżdżają albo są już osadzone w Polsce, mogą mierzyć się z różnego rodzaju emocjami, trudnościami, mogą prezentować różne zachowania i warto się też temu przyjrzeć i warto się też zastanowić, co ja w takiej sytuacji mogę dla tego dziecka zrobić, jak to dziecko może się czuć i jakie ewentualnie możliwości wsparcia lub pomocy ja mogę temu dziecku dać. To są historyjki dotyczące... E... To może, Asiu, mhm. przepraszam, że ci przerwę, ale może zrobimy tak, żeby troszkę e, unaocznić sytuację Aha. osobom, które na przykład jeszcze nie mają scenariusza przed sobą, a gdzieś tam nas e, przy okazji słuchają. Ja sobie pozwolę przeczytać może dwie z tych historyjek. One są krótkie, krótkie i tak naprawdę to są takie historyjki, które gdzieś przygotowują dzieciaki na te sytuacje, które... Pewnie za moment, o ile już niektóre się dzieją, albo za moment się gdzieś wydarzą. I, i to są też to, jest to ćwiczenie, które może gdzieś tam na spokojnie dzieciom pokazać, jaka, jaka zmiana szykuje się na horyzoncie naszych realiów, takich też codziennych szkolnych dzieci. To pierwszą historię, jaką przeczytam, to jest historia Artema. Do twojej klasy przychodzi nowa osoba. To Artem, chłopiec z Ukrainy. Przyjechał do Polski tydzień temu. Jego babcia jest Polką, dlatego trochę mówi po polsku. Rodzina Artema musiała uciekać z Ukrainy przez panującą tą wojnę. Zapowiada się, że będą w Polsce co najmniej przez kilkanaście miesięcy. Po pierwszej lekcji nadchodzi przerwa. Widzisz, że Artem siedzi sam w kącie. Nerwowo sprawdza coś w telefonie, a następnie spogląda w dół i tak spędza resztę przerwy. To jest pierwsza historia. Druga historia jest historią. Um, wydaje mi się, że mogłabym tu przeczytać historię Fiodora. To jest historyjka trzecia na naszej liście. Do twojej klasy przychodzi nowy chłopiec. Fiodor. Fiodor, Fiodor pochodzi z Rosji. Wraz z rodziną um, uciekł z kraju, ponieważ nie popierają wojny i boją się o swoje bezpieczeństwo. Cały świat obiega informacja o tym, że Rosja napadła na Ukrainę. Nauczycielka przedstawiła chłopca, a w tym czasie dużo osób z twojej klasy zaczęło gwizdać i buczeć. Fiodor rozgląda się nerwowo po sali, następnie siada sam w ostatniej ławce. Z jakimi pytaniami będą się tutaj mierzyły dzieci w kontekście tej, tych historii, które. Ponieważ naszym celem jest wzbudzenie empatii, tak jak powiedziałam, i jakby jakiegoś takiego wsparcia, a na pewno nie różnicowanie tych dzieci, to my pomyślałyśmy o takich prostych, dość pytaniach, prostych i trudnych, tak? czyli możemy zapytać się, jak się czują te dzieci. Jak się mogą zachowywać, co się może z nimi dziać, ale też jak my możemy te dzieci wesprzeć w tej sytuacji, co my możemy zrobić dla tych konkretnych dzieciaków w tych konkretnych sytuacjach. Mm -hmm. I jakby taki cel odgórny jest taki, według mnie, aby dzieciom polskim uzmysłowić, że te dzieci nie, mają, nie miały wpływu na to, co się dzieje. Tak? My nie wiem, jakby nie mamy wpływu na to, skąd pochodzimy, z jakiego kraju jesteśmy. I każde z tych dzieci znalazło się w bardzo trudnej dla siebie sytuacji, dlatego ważne jest, aby pokazywać, że zarówno dziecko z Ukrainy, jak i dziecko z Rosji potrzebuje takiego samego wsparcia i takich samych dobrych reakcji ze strony polskich uczniów, polskich dzieci. I że to jest to, co my powinniśmy tym dzieciom w tym czasie oferować co im powinniśmy dać. Dlatego te historyjki są takie zróżnicowane, czyli zastanawiamy się co czuje Artem, który pochodzi z Ukrainy, co on może teraz przeżywać, co może być dla niego trudne i jak my, uczniowie polscy w tej sytuacji możemy go wesprzeć. Na przykład, możemy podać takie przykład, jeżeli one nie padną, możemy mu pokazać e Okolice, możemy mu pokazać szkołę, możemy zadbać o to, żeby zapoznał się z całą klasą, możemy mu pokazać topografię tej szkoły, możemy włączyć go do swojej grupy na Messengerze, na przykład, jeżeli jest taka klasowa grupa, możemy umówić się z nim po szkole, pokazać mu boisko, osiedle. To wszystko, co dzieci są w stanie zrobić już i natychmiast, jeżeli takie odpowiedzi nie padną, to nauczyciel czy osoba prowadząca warto, aby zasugerował dzieciom takie rozwiązania, bo też my jesteśmy po to, nie tylko po to, żeby odsłuchać pomysłów dzieci, ale też, żeby dawać im instrukcje, jak zachować się w takiej sytuacji, aby być wsparciem dla, dla tych dzieci z tych historyjek. A to mogą być tak naprawdę historie wielu dzieci, które do nas trafią, tak? do naszych szkół, do naszych klas. Ta druga historyjka, którą Ty, Asia, czytałaś, czyli historia chłopca, który pochodzi z Rosji i stamtąd e, tą Rosję musiał opuścić ze względu na tą sytuację, w której też Rosja się znalazła, tak? czyli sytuację agresora w mhm. stosunku do Ukrainy. E, I oczywiście to jest taka historyjka, która może wzbudzać różne emocje wśród dzieci. Tak? Może wzbudzać złość, może wzbudzać um, nawet nienawiść, niezrozumienie, ale my musimy im też pokazywać tą perspektywę, że to są dzieci, które także znalazły się w trudnej dla siebie bardzo sytuacji. Są dzieci, które musiały opuścić swoje domy z zupełnie innych przyczyn z przyczyn takich, że się nie zgadzają na to, co robi Rosja. I my nie możemy ich w tych sytuacji piętnować, tylko także powinniśmy dać tym dzieciom e, wsparcie na tyle, na ile możemy. Bardzo podobne do, e, do tego wsparcia z pierwszej historyjki, bo to też e, Fiodor też jest chłopcą. Chłopcem, który znalazł się w nowej dla siebie sytuacji, i nasze dzieci mogą pokazać mu dokładnie to samo, co Artemowi, i dać mu dokładnie to samo, co Artemowi. Dokładnie tak. My też już wiemy, że, że te problemy się pojawiają w szkołach. Też już wiemy, że nauczyciele mierzą się z sytuacjami różnych reakcji związanych z tym, że właśnie klasy mają uczniów i z Ukrainy, i z Rosji. Czasami jest to problem, który jest na poziomie jednej i tej samej klasy. Dlatego gdzieś bardzo zachęcamy do tego, żeby spróbować taki scenariusz na spokojnie przeprowadzić i gdzieś pozwolić otworzyć i gdzieś uporządkować te wszystkie myśli i dyskusje, które gdzieś wokół. E, dzieci same wytwarzają i, i gdzieś tam same próbują rozstrzygnąć te swoje e, dylematy. E, jeśli pojawią się w trakcie myślenia o tym scenariuszu Wam jakieś pytania, o które by chci byście chcieli dopytać, śmiało komentujcie e, ten nasz materiał. My na pewno postaramy się wtedy na to zareagować. E, też jestem, będziemy wdzięczni za sytuacje związane z tym. E, podzieleniem się doświadczeniem, jeżeli pojawiła się jakaś rzecz, o której e, uważacie, że warto by było wspomnieć, którą moglibyśmy później dodać edytując po prostu ten scenariusz, to też śmiało możecie nam e, tutaj podpowiedzieć. I napisać o trudnościach, które gdzieś tutaj się pojawiają, bo gdzieś w tym wszystkim, całym trudnym czasie nie jesteśmy nastawieni na to, żeby wspierać się w sytuacji takiego naszego codziennego życia, a też jesteśmy blisko pedagogów szkolnych i, i nauczycieli, i szkół, i uczniów, czyli tej grupy dzieci, którym pomagamy na co dzień. I nie możemy zapominać o tej naszej. Sile do tego, żeby móc pomagać i móc poradzić sobie z tym wielkim kryzysem, z którym mamy w tej chwili do czynienia. Asiu, czy chciałabyś coś jeszcze dodać? Czy uważasz, że powinnyśmy tutaj omówić te nasze dwa ostatnie ćwiczenia, które są tak naprawdę dosyć dobrze opisane, ale myślę, że już mogłybyśmy tak skrótowo podsumować, prawda? Aha. Tak, tak. No mamy jeszcze dwa ostatnie ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to jest takie typowe ćwiczenie relaksacyjne, które ma pomóc dzieciom w sytuacji, w której poczują jakieś napięcie silne, lęk, być może komuś będzie towarzyszyło takie uczucie paniki. To jest coś, co możemy zrobić natychmiast, żeby się lepiej poczuć, żeby się trochę zrelaksować, trochę zdystansować do tego, co aktualnie się z nami dzieje my dałyśmy przykład ćwiczenia relaksacyjnego, ale tak naprawdę tych ćwiczeń jest mnóstwo. Jeżeli jakiś nauczyciel, psycholog czuje, że e, jakby inna, e, na ten, inna metoda jest dla niego taka bardziej do przyjęcia, czy ma jakieś swoje ulubione w ogóle techniki takie relaksacyjne, to może spokojnie tym dzieciom te swoje techniki tutaj e, przekazać. To nie musi być to, co my opisałyśmy. No i ostatnia rzecz, którą w zasadzie no, gdzieś tam zamykamy ten warsztat, to jest taka rozmowa o tym, gdzie szukać pomocy, gdzie możemy się zwrócić, trochę o sieci wsparcia, którą dzieci mogą wykorzystać. A jeśli jej nie mają, jeśli czują, że jej nie mają, to do kogo dorosłego lub innych instytucji mogą się zgłosić po pomoc. Nie tylko dzieci polskie, które są. Będą w kryzysie, w zasadzie dopiero wychodzą z kryzysu pandemii i od razu zostają jakby wrzucone na głęboką wodę w związku z tym kryzysem wojny, który teraz się pojawił. Ale też dla dzieci ukraińskich, czy dla ich kolegów, koleżanek, obcokrajowców, te wszystkie formy pomocy, które są nam dostępne, my też przekazujemy te informacje. Gdzie dzieci mogą tej pomocy szukać. To jest bardzo ważne, żeby uczniowie wyszli z takim pakietem informacji. Czy jak mogę zadbać o siebie w tej sytuacji, co to dla mnie znaczy sytuacja, w której się znajduję? Jak mogę zadbać o innych i konkretnie, gdzie mogę znaleźć pomoc, jeżeli uznam, że taka pomoc jest mi potrzebna, albo jeśli widzę, że potrzebna jest ona mojemu koledze lub koleżance z, z klasy, czy z czy z podwórka, to jest bez różnicy. Więc to jest taki pakiet, pakiet dla nauczycieli, pakiet dla pedagogów. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna i tak jak Tasia powiedziałaś, to się będzie na pewno zmieniało. To jest coś, co my mamy w głowie, co się może pojawić za chwilę, natomiast nie mamy pewności, czy kolejne jakieś trudności, zagadnienia nie będą do nas przychodziły razem z, jakby z czasem trwania tej sytuacji. Więc my jesteśmy otwarte będziemy modyfikowały ten warsztat w ramach naszych możliwości i dynamiki sytuacji i tych wspólnych doświadczeń. Moi drodzy, dziękujemy Wam za ten wspólnie spędzony czas. Raz jeszcze przypomnę, że link do scenariusza gotowego do pobrania znajdziecie pod naszą rozmową. Zapraszamy Was do dzielenia się scenariuszem z wszystkimi osobami, które pracują w szkołach, są blisko szkół i mogą pomóc osobom, które, które mogą i czują się na siłach takie spotkanie z uczniami poprowadzić. Scenariusz jest, przypomnę, przewidziany na dwie godziny lekcyjne. Będzie to trudno zmieścić w jednej godzinie. Jeśli ktoś by chciał to zmodyfikować, to na pewno trzeba z niektóre rzeczy potraktować priorytetowo. Dobrze by było, żeby te dwie godziny poświęcić i żeby jednak była przestrzeń na tą spokojną rozmowę. I to, te dwie godziny wydają nam się takim, takim minimum. Dziękujemy Wam bardzo za to spotkanie. Jesteśmy Fundacją Słonie na Balkonie. Od 10 lat wspieramy dzieci w kryzysie i robimy to samo dzisiaj. Dziękujemy, trzymajcie Dziękujemy. się. Dziękujemy.